Dziś kontynuujemy wakacyjny koncert życzeń związany z poezją i w dalszym ciągu będziemy omawiać utwory, o które prosicie. Jednym z takich wierszy jest sonet do trupa, Morsztyna. I od razu zaznaczę, że mam ogromny problem ze spełnieniem tej prośby, bo no co tu dużo ukrywać, nie lubię Morsztyna, nie lubię baroku, poezji dworskiej właśnie. Doceniam, absolutnie doceniam kunszt poetycki. Będziemy o nim mówić, bo Morsztyn był bardzo sprawny literacko. Ale wydaje mi się, że treść, powaga utworu nie współgra z tym właśnie sposobem przekazania tego obrazu. A poza tym już mówiłam trochę o tym wierszu przy poezji dworskiej, przy baroku. No ale słowo się rzekło, dalszy ciąg przysłowia to sobie gdzieś znajdziecie, więc postaram się zrealizować na miarę swoich możliwości właśnie tę prośbę. Najpierw przeczytam ten sonet, który wydaje mi się jest dość znany, ale jak to mówi czasami Agata, a pani zawsze coś tam doda, no to może mi się uda coś tam dodać od siebie. Do trupa. Leżysz zabity i ja też zabity. Ty strzałą śmierci, ja strzałą miłości. Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości. Ty jawne świece, ja mam płomień skryty. Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty, jam zawarł zmysły w okropnej ciemności. Ty masz związane ręce, ja wolności zbywszy, mam rozum łańcuchem powity. Ty jednak milczysz, a mój język kwili. Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze. Tyś jak lód, a jam w piekielnej śreżodze. Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili, ja się nie mogę, stawszy się żywiołem wiecznych mych ogniów, rozsypać popiołem. I teraz już konkretna analiza. Dość łatwo jest określić podmiot liryczny. To jest absolutnie nieszczęśliwie zakochany człowiek. Porównuje się z trupem na różnych poziomach. Bo mówi, ty jesteś zabity, ja jestem zabity. Tak się czuję. Pamiętamy, Amor wysyłał strzały. Mówi, że ty jesteś trupie blady, ja tak samo. Wokół ciebie są świece, we mnie jest płomień skryty. Przy okazji pamiętajmy, że płomień skryty to jest właśnie bardzo ciekawy oksymoron, czyli sprzeczny epitet. Mówi, że ty jesteś w ciemnościach, ja także. Czuje się spętany miłością, nie czuje się wolny, a trup też ma spętane ręce łańcuchem. Ale też są różnice i to zaskakujące, bo konkluzja, puenta jest taka, że ty, trupie, ty zmarły, masz lepiej, bo nie czujesz takiego cierpienia. Ty masz lepiej, bo nie wiesz, co to ból w tej chwili. Już on cię ominął. I nie może przestać właśnie rozpaczać. I teraz, jeśli potraktujemy ten wiersz poważnie, a niektórzy będący blisko jakby tej sytuacji, ja zakładam, że może tak być, że komuś się wydaje, że wolałby umrzeć, niż tak cierpieć. No zakładam, że to jest możliwe nie tylko u Wertera w powieści Goethego. Ale no, muszę rozczarować, bo Morsztyn kierował się tym koncepcjami Mariniego, który mówił, że utwór musi być zaskoczeniem, musi zawarty być jakiś niezwykły koncept i tak dalej. Czyli
to troszkę miała być zabawa. To poeci wtedy pokazywali, zobaczcie, jaki jestem inteligentny, jak potrafię obracać tymi różnymi pomysłami i jednocześnie językiem literackim, językiem poezji. I dlaczego o tym mówię już przy adresacie? Bo normalnie, kiedy słyszymy o trupie, to myślimy, że utwór będzie skierowany na osobę zmarłą. Tak jest w większości utworów. Na temat osoby zmarłej. A tymczasem tutaj ten trup, ta zmarła osoba jest tylko i wyłącznie służy jako tło do wynurzeń podmiotu lirycznego, który jest jednocześnie bohaterem, nie ten trup, ale właśnie ten podmiot liryczny jest absolutnym bohaterem utworu. I to jest właśnie, on jest jakby nieważny w tym wszystkim, a nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I teraz ten tytuł już jest związany właśnie z tą koncepcją. Jeśli słyszymy tytuł Do trupa, to sądzimy, że będzie poważny, tak jak epitafium, elegia, i będzie najczęściej wychwala się zalety tej zmarłej osoby. A tutaj tak nie jest, więc już jesteśmy zaskoczeni, że utwór jest zupełnie inny, niż wskazywałby to tytuł. I teraz, jeżeli przejdziemy do odniesień, to one właśnie są związane z tym, co mówiłam, z koncepcją poezji Mariniego, włoskiego poety tamtych czasów. I on właśnie zakładał, że trzeba zaskoczyć. I to zaskoczenie jest na wielu poziomach. Treść nie zgadza się z tytułem. To zestawienie jednego i drugiego też. Ale mamy też odniesienia do stylu barokowego. To jest typowy styl barokowy, czyli przerost formy nad treścią. Mówiliśmy o oksymoronach, ale tam jest dużo paralelizmu składniowego. Nie lubię tego określenia, ale o co chodzi? Porównywalność. Tutaj jest zaimek i dwa rzeczowniki. Ty, później ja i jest dużo podobieństw właśnie, jeżeli chodzi o formę wyrazów. To jest tak zwany paralelizm. Tu jest ciekawe zastosowanie wielopiętrowych jakby anafor. Anafora to jest rozpoczynanie kolejnych wersów od tego samego wyrazu, a tu mamy aż trzy. Poza tym kolejne zwrotki zaczynają się też od tego samego wyrazu. Ty, ty, ty. I puenta zaskakująca właśnie też mieści się w tym koncepcie niezwykłym. Zaskoczeniem jest to, że właśnie zmarła osoba ma lepiej. No być może podkreśla to wielkość bólu, ale ja w ten ból nie wierzę, tym bardziej, że wiem, jakie stanowisko jakby zajmował Morsztyn na dworze królewskim. Tam miejsca na wielkie rozpacze wydaje mi się, że w tamtych czasach nie było, ale mogę się mylić. I teraz, jeżeli chodzi o gatunek, to jest łatwy, bo wyraźnie wskazuje sonet, czyli utwór. I teraz, jeżeli byście analizowali, to możecie pisać, że zgodnie z wymogami sonetu składa się z tylu i tylu wersów, już nie będę powtarzać. Ale ciekawe tu jest, że ten sonet składa się, każdy wers składa się z 11 sylab. Wiemy, że częściej pisano 13 z boskowcem i skrócenie, lekkie skrócenie, podkreśla też moim zdaniem burzę i ten kontrast między właśnie osobą zmarłą, a tym nieszczęśliwie zakochanym. Można jeszcze znaleźć tutaj przy gatunku odniesienia do Laury, bo twórcą sonetu jest Petrarka,
I cały cykl to był do Laury, czyli osoby, która żyła, osoby, którą kochał Petrarka, a tu jest zupełnie inaczej. I teraz już, tutaj akurat jest łatwa teza, bo powiemy, że wiersz jest wyrazem uczuć osoby nieszczęśliwie zakochanej i widać w tym utworze wpływy Mariniego albo stylu barokowego. No i tak byśmy zanalizowali. Jeśli coś dodałam, to się cieszę, jeśli nie, to przepraszam. Dziękuję.